Cześć, Danesz, Szkolenia Outdoor. Dzisiaj krótko. Trzy najpopularniejsze i chyba najskuteczniejsze metody używania tego, czyli krzesiwa. Ja posłużę się akurat krzesiwem Light My Fire model Army. Chodzi o to, żeby nie męczyć się z tym, tylko żeby pokazać po jak najmniejszej linii oporu trzy sposoby skutecznego krzesania iskier przy pomocy tego krzesiwa. Zapraszam. Pierwszy sposób, klasyczny, pręt sztywno, poruszamy blaszką, robak uciekaj i krzeszemy. Co jest ważne, za każdym razem na szkoleniach powtarzamy ludziom, żeby nie robili tak, bo to nie jest sposób. Jeżeli będziemy mieli przygotowaną podpałkę, robiąc tak, widać co się dzieje. Więc jeden płynny ruch i krzeszemy. Jak to wygląda w praktyce? Kolejny sposób jest modyfikacją istniejącego. Jeżeli mamy podpałkę, która może nam się rozsypać przy byle ruchu, wtedy nieruchomo trzymamy blaszkę. Natomiast przesuwamy do siebie bardzo energicznie pręt krzeszący. W taki sposób. Jak to wygląda w praktyce? Ano tak. Jeszcze raz. Blaszka nieruchomo. I z krzesiwem energicznie uciekamy. To są akurat kwiaty traw, które bardzo łatwo się zapalają. Natomiast jeżeli mamy niedużą ilość rozpałki, czego co się pali, modyfikujemy ten ostatni sposób, blaszkę przykładając nie prostopadle. Jeżeli ułożymy prostopadle, iskry będą nam się sypały prosto, a blaszkę układamy lekko pod kątem. Tym sposobem iskry będą nam się układały tutaj. Proszę zobaczyć. To jest genialny sposób, jeżeli mamy niedużą ilość rozpałki i boimy się, żeby ona nie poleciała nam gdzieś na boki. I proszę. Tak to wygląda pokrótce. Zapraszamy do komentowania, zapraszamy do subskrypcji. Jeżeli macie jakieś uwagi, piszcie do nas, piszcie na blogu, piszcie pod filmem. Najlepszego.